Powiedzmy, że mam dane dwie liczby różne od zera. Nazwę je może A, a drugą nazwę Q. Czyli Q jest różne od zera i A jest różne od zera. Teraz konstruuję pewien ciąg, mianowicie ten ciąg będzie powstawał w ten sposób, że pierwszym wyrazem będzie A, a następne wyrazy powstają przez pomnożenie przez liczbę Q. Czyli drugi wyraz to będzie A, A razy Q. Następny wyraz, trzeci, to będzie drugi wyraz razy Q. Czyli A, AQ razy Q to będzie A razy Q kwadrat. Następny wyraz będzie A razy Q kwadrat razy Q, czyli A razy Q do trzeciej. No i tak dalej, prawda? Czyli skonstruowaliśmy pewien ciąg, podaliśmy wzór na pewien ciąg i ten ciąg nazywa się ciągiem geometrycznym lub czasem jest takie bardziej staroświeckie słowo postęp geometryczny, czyli to jest ciąg geometryczny. Ciąg geometryczny. Lub postęp. Ta nazwa jest już rzadziej używana. Postęp geometryczny, ciąg geometryczny. Teraz to Q tutaj nazywa się ilorazem tego ciągu. Iloraz ciągu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podzielimy przez siebie dwa sąsiednie wyrazy, no zobaczmy, na przykład podzielmy wyraz czwarty przez wyraz trzeci, prawda? Czyli będziemy mieli A Q do trzeciej, to jest wyraz czwarty i podzielmy to przez poprzedni wyraz A Q do kwadratu. Czyli widzimy, że także A się skraca i Q do trzeciej przez Q kwadrat się skraca i to jest równe Q. Podobnie, jeżeli podzielimy wyraz trzeci przez drugi, czyli A Q do kwadratu podzielić przez A razy Q. Prawda? Ponownie A się skraca, Q kwadrat się skraca i Q się skraca, zostaje nam Q. Czyli to jest iloraz ciągu geometrycznego. No i teraz w tym duchu definicji tych ciągów możemy ten ciąg zdefiniować na dwa sposoby, prawda? Czyli nazwijmy go może AN. No to jest ciąg nieskończony od N równego 1 do nieskończoności, gdzie AN równa się, no właśnie, jak on tu powstaje? A razy Q, no i do potęgi n minus pierwszej, prawda? Pierwszy wyraz jest A, drugi jest A razy Q, czyli tu jest AQ do n minus pierwszej. Lub też inaczej, przy pomocy rekurencyjnej definicji, AN, n równe 1 do nieskończoności, gdzie, no właśnie, A1 jest równe A, prawda? I A n jest równe A n minus 1, prawda? Każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie przez ustaloną liczbę Q. Znaczy to jest rekurencyjna, definicja rekurencyjna. Definicja rekurencyjna. No i może teraz parę przykładów. Powiedzmy, że A jest równe 3, tak, a Q jest równe 1 piąta. Prawda? Czyli jak wyglądają teraz wyrazy naszego ciągu? Czyli mamy tak 3, potem jest 3 razy 1 piąta, czyli 3 piąte.
Następny wyraz jest 3 piąte razy 1 piąta. No, czyli to jest 3 25. Następny wyraz jest 3 25 razy 1 piąta, czyli to jest 3 125 i tak dalej. To może jeszcze na przykład a równe 1 i q równe minus 2. Czyli teraz mamy tak 1, potem jest 1 razy minus 2, czyli minus 2, potem jest minus 2 razy minus 2, czyli 4, potem jest minus 2 razy 4, czyli minus 8, potem jest 16 i tak dalej, prawda, na przemian dodatnie i ujemne. No a teraz popatrzmy na taki ciąg i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy jest to ciąg geometryczny. Czyli powiedzmy 4, 12, 36, 108. Tak? Czy jest to ciąg geometryczny? No, gdyby to był ciąg geometryczny, to każdy następny wyraz powinien być pochodzić z poprzedniego przez pomnożenie przez pewną liczbę q, zwaną ilorazem. Czyli no to q z drugiej strony to powinno być iloraz dwóch sąsiednich wyrazów. Czyli gdyby to był ciąg geometryczny, to musiałoby być tak, że 12 przez 4 to by było to samo, prawda, co 30, czyli potencjalne q musiałoby być równe, prawda? 12 czwartych musiałoby to być równe 36 przez 12 i to by musiało być równe 108 przez 36. No, czy rzeczywiście tak 12 czwartych to jest bez wątpienia 3, 36 dwunastych to też jest 3 i teraz 108 przez 36. No to możemy najpierw podzielić sobie przez, no przez 2, powiedzmy 54 osiemnaste. No i to przez 6 możemy podzielić, prawda? Czyli to jest 9 przez 3, no i to 9 przez 3 to jest 3. Czyli znowuż to jest ciąg geometryczny, iloraz tutaj jest równy 3, czyli tutaj w tym ciągu q jest równe 3, no i a jest równe 4.